Królik w ogrodzie. Zasady przykładowa rozgrywka. Wydawnictwo Aleksander, dziękujemy. Więc tak, najpierw sobie bierzemy marchewki i dynie. Mamy je mieć wszystkie takie obrócone. Sobie mieszamy i na wybranych polach potem ustawiamy. Możemy robić tak, że wszystkie naraz pomieszamy. Możemy robić tak, że z zakrytych każdy sobie będzie na zmianę brał i ustawiał. Ale generalnie zakryte, a potem naraz wszystkie będą odkrywane. Tu mamy ogrodnika, jest zielony pionek jako startowe miejsce i to jest, jako powiedzmy, że brązowe jak tunele ciemne, więc to jest królik. Królik zbiera marchewki, ma uzbierać o wartości punktowej 10, a ogrodnik dynie. Generalnie będziemy tutaj losowali sobie z woreczków, tu mamy takie fajne worki i w środku mamy, widać tam coś? O, fragmenty widać, mamy w środku tereny. Tereny i takie kółeczko tam widać. Kółeczko wtedy, gdy się akurat teren spotkam, wyblokować. I tutaj już mamy w środku żetony. Dla jednego, dla drugiego. I od tego miejsca sobie zaczynamy losowanie na zmianę. Ogrodnik zaczyna. Co on wylosował? Wylosował taki teren. No, dajemy go tu. Już przemieszczam pionka, że idę w tą stronę. No i teraz drugi. On chce do marchewki. Idzie do marchewki, tak? Ciach. I znowu ogrodnik. Ogrodnik wlosował blokadę. Na razie się nic nie przecina, więc blokada wraca do wora. Ten też blokadę mu wylosowałem. Mamy rozgałęzienie. Tak, idzie tu. I już mam zdobytą dynię za 3 punkty. Teraz taki, proszę bardzo. Jest coraz bliżej. Ciach. Aha, tak, tu może, dobrze. A dlaczego może? Dlatego, że ta idzie nad ziemią, ta idzie pod ziemią. Mam takie coś. Mogę dać na przykład, jakbym chciał tutaj. Mogę tak dać i iść tu. Jeden jest jako pod ziemią, drugi jest nad ziemią. One się teraz nie przecinają. Mam skrzyżowanie. Dam tu. Możemy wziąć ten kafelek, żeby sprawdzić, ale ja pamiętam, że on tu może być. No i marchewa jest u królika pierwsza. Odkładamy. Teraz jeszcze taka fajna sprawa. Ja bym teraz wylosował właśnie kafelek blokady. Gdzie on tu jest? A tak, kafelek blokady, to ja go mogę dać na przykład w którejś tu miejsce, gdzie one się skrzyżują, tak? On powiedzmy, żeby sobie poszedł gdzieś tam indziej, ja daję mu kafelek blokady i on nie może się możecie no, nigdzie pociągnąć w tą stronę, bo jest zablokowany przeze mnie, tutaj, przez tego pionka. Bo kafelki blokady po prostu idą wtedy, kiedy dwa takie tereny nachodzą na siebie. Tam możemy postawić blokadę, żeby zablokować dany pionek, że on po prostu do tego miejsca nie pójdzie nigdzie, bo jest zablokowany. Od tego są te blokady właśnie używane. No i kto pierwszy zbierze dziesiątkę, ten wygrywa. Ogólnie tu mamy to, że tak naprawdę one mogą na siebie nachodzić, bo jedne idą pod ziemią tunele, a drugie to są nasze trasy naziemne. Bo tutaj się porusza ogrodnik, ale jak użyjemy sobie swoich żetonów, odpowiednich blokad, to możemy sobie zablokować te ścieżynki i wtedy już nie może tam do nas przejść. Więc to jest bardzo fajne. Tu może go na przykład, o, zablokuję go w tym miejscu ten i ten jakby potem gdzieś tu chciał zakręcać, też nie może. O. Generalnie chodzi o blokowanie po prostu ścieżek tymi pionkami. No i drugi też ma takie same, tylko ma z tłem zielonym, czyli że jest od zielonego blokada. Taka gierka. To pierwszy, ten lepszy. Oczywiście wszystko losowe. Możemy w każdą stronę się poruszać. To jest nasz wybór, nie ma żadnych kostek. Tylko jest to poruszanie się. Także przy układaniu pamiętamy, że nie mógłbym tego na przykład dać, nie wiem, tak, bo się rzeczy no, muszą być. Proste linie naszych, normalnie ścieżki muszą być poukładane, więc trzeba o tym pamiętać, że muszą być ścieżynki, tak? Ten mógłby
sobie w tą stronę gdzieś iść później. I dam wybór, gdzie, jak będziemy chodzić. Ważne, żeby była ścieżka. Królik w ogrodzie. Dzięki.